Patrząc na zdjęcia sztukasów nadlatujących nad Warszawę w 1939 roku, trudno sobie nie zadać pytania, dlaczego do dziś Niemcy nawet nie chcą słyszeć o reparacjach na rzecz Polski. Niemiecki profil facebookowy Do Polski latam tylko i wyłącznie sztukasem pokazuje, ma w ogóle 90 tysięcy polubień i pokazuje nastawienie Niemiec wobec Polski. Dodatkowo niemieckie media cały czas uskuteczniają kampanię przeciwko polskiemu rządowi. Dlaczego tak się dzieje? Studio Polska, prawdopodobnie najbardziej popularny program publicystyczny w Polsce. Zaczynamy. Dobry wieczór, to jest program Studio Polska. Z Państwem są Jacek Łęski i Magdalena Ogórek. Drodzy Państwo, w poprzednim programie nawiązującym do powstania warszawskiego poruszyliśmy wątek rozliczeń z Niemcami oraz zadośćuczynień na rzecz ofiar wojny. Antyniemiecki, antypolski wybryk młodych Niemców każe przypomnieć nam sobie, że nasze rozliczenia są jeszcze otwarte. Rok więzienia w zawieszeniu to kary dla trzech młodych Niemców, którzy w Warszawie znieważyli polską flagę. Mężczyźni mają też zapłacić po 10 tysięcy złotych grzywny. Cudzoziemcy przyznali się do winy i przeprosili. Swoje zachowanie tłumaczyli alkoholem. Przedwczoraj w nocy Niemcy zdjęli polską flagę z jednego z urzędów. Uderzali nią w znaki drogowe, potem rzucili na ziemię i podeptali. W tym tygodniu wrócił także temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Liczne zniszczenia lewego skrzydła samolotu Tu-154M noszą ślady wybuchu. Takie wnioski podkomisji smoleńskiej stawiają pod znakiem zapytania scenariusz katastrofy przedstawiony przez rosyjską komisję MAK oraz komisję Jerzego Millera. Obie komisje zgodnie twierdziły, że przyczyną tragedii miało być zderzenie z brzozą. Śledczy nie wykluczają, że brzoza mogła zostać uszkodzona przez rozpadające się lewe skrzydło Tupolewa. Niestety niektórzy Niemcy tak traktują Polaków, jak swego czasu członkowie Platformy Obywatelskiej, członkowie rządu traktowali Litwinów. Usłyszeliśmy o tym i przypomnieliśmy sobie przy okazji tego, jak ostatnie taśmy znowu ujrzały światło dzienne. Siurawek im tego otarć. Czy ja chcę wychować Litwinów, żeby zrozumieli, że Polska nie jest za darmo. Kupić tego infiekta. O willę generała Jaruzelskiego upomniał się w tym tygodniu radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba, willę zabraną poprzednim właścicielom. Pod koniec lat 70. willę od Skarbu Państwa odkupił z 70-procentową zniżką Jaruzelski. Krewni Przedpełskich od lat starają się o odzyskanie swojego majątku bezskutecznie. Chciałbym wiedzieć, jakie jest tło, okoliczność, w jakiej państwo Jaruzelscy przejęli tam nieruchomość, czy doszło do jakiejś nieprawidłowości, czy też w latach 90. Nie były jakieś wątki, jakieś smaczki, które by rzutowały na sam proces reprywatyzacyjny. Rozpoczynamy nasz program, w którym goszczą przedstawiciele pokrzywdzonych przez Niemców w czasie wojny. Są z nami dziennikarze i eksperci. Przedstawiciele partii politycznych. Są także przedstawiciele środowisk zaangażowanych w budowę relacji pomiędzy Niemcami a Polską. Pozwoliliśmy sobie także zostawić puste krzesło dla przedstawicieli dwóch głównych partii politycznych, opozycyjnych partii politycznych, PO i Nowoczesnej, którzy nie znaleźli czasu na udział w tym programie. I właśnie z tego powodu, że opozycja totalna nie znalazła dla nas czasu, dzisiaj Jacek wcieli się w rolę rzecznika opozycji i będzie starał się przedstawić argumentację opozycji, która sama siebie określa totalną. Jacku, czy jesteś przygotowany do tej roli? Argumenty są znane, mam nadzieję, że będę je potrafił przedstawić i rzetelnie, i z pasją. To na pewno. Natomiast to jest ten moment, żeby przypomnieć Państwu zasady, które obowiązują w naszym programie. Mówimy, drodzy Państwo, zawsze na temat i krytykujemy tylko i wyłącznie poglądy, nigdy nie osoby. Tych Państwa, którzy zechcą brać udział w naszym programie, zawsze zapraszamy tutaj na Woronicza 17 w sobotę wieczorem. Natomiast tych, których z różnych powodów nie mogą wziąć udział w tym programie, możecie Państwo komentować to, co się dzieje w Studiu Polska na Twitterze pod hashtagiem Studio Polska. Tymczasem Komisja Smoleńska wydała w tym tygodniu sensacyjne oświadczenie dotyczące przebiegu katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy sobie. Badania przyczyn katastrofy smoleńskiej wznowiono w 2016 roku. Wówczas minister obrony narodowej powołał do tego specjalną podkomisję. Ostatnie ustalenia jej śledczych dotyczą lewego skrzydła prezydenckiego Tupolewa. Podkomisja stwierdza, że zniszczenie lewego skrzydła Tu-154M nie zostało zainicjowane zderzeniem z brzozą na działce Bodina. Destrukcja skrzydła
rozpoczęła się przed Brzozą. Z ustaleń komisji wynika, że destrukcja skrzydła zaczęła się kilkadziesiąt metrów przed miejscem, gdzie rosła Brzoza, co zdaniem komisji potwierdzają znalezione tam odłamki skrzydła. Wciąż nie wiadomo jednak, dlaczego skrzydło tupolewa zaczęło się rozpadać. Zdaniem komisji mogło to być efektem eksplozji. Liczne zniszczenia lewego skrzydła samolotu Tu-154M noszą ślady wybuchu. Jest z nami przedstawiciel Kukiz15, Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry. Jak pan odebrał tę informację? No przede wszystkim jest to informacja do analizowania przez ekspertów. Ja nie czuję się ekspertem w tej kwestii, natomiast wiem doskonale, że państwo polskie, państwo za czasów rządu Platformy Obywatelskiej nie zrobiło zbyt wiele, żeby do końca wyjaśnić katastrofę smoleńską. I dzisiaj musimy to nadrabiać. A dlaczego musimy? No musimy dlatego, żeby tę kwestię po prostu dla dobra całego państwa i narodu jak najszybciej zamknąć. A to jest kwestia godności całego narodu polskiego i przede wszystkim moim zdaniem odzyskania wraku Tupolewa. Nie może być tak, że wrak naszego samolotu, nasza własność, której zginęła elita ówczesnego państwa polskiego, znajduje się na obcym terenie. To jest wielka hańba dla naszej ojczyzny. Ja mam pytanie do Piotra Semki, dziennikarza, publicysty. Panie Piotrze, czy temat katastrofy smoleńskiej może jeszcze coś zmienić w polskiej polityce? Czy nowe ustalenia, gdyby się pojawiły, mogą tutaj dokonać jakiegoś przełomu? No, zobaczymy, co pokaże komisja. Komisja zbiera się stosunkowo rzadko i unika kontaktu z dziennikarzami. Rozumiem, że to jest polityka taka pod tytułem teraz skupiamy się na ciężkiej pracy, potem będziemy to przedstawiać. Z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na miesięcznicy smoleńskiej można zrozumieć, że materiał kończący pracę zostanie przedstawiony w 8. rocznicę katastrofy, która będzie 10 kwietnia. Tyle, że problem jest taki, że być może ten czas będzie zbyt mały, aby tą sprawę wyjaśnić. Ja przestrzegałbym polityków PiS-u przed takim założeniem, że możemy być pewni, że za jakiś czas wszystko zostanie wyjaśnione. Moim zdaniem duże wątpliwości i dużo niejasności będzie trwało bardzo długo. To może przypominać troszeczkę sprawę zabójstwa Johna Kennedy'ego, która do dzisiaj tak naprawdę ma jeszcze dużo, ale badać sprawę trzeba. Tyle, że w momencie, kiedy zostanie to już przedstawione, to członkowie komisji muszą być gotowi do konfrontowania się z przeciwnikami tych opinii, muszą być gotowi do takiej debaty. Drodzy Państwo, przypomnijmy sobie jeszcze, co na temat katastrofy smoleńskiej mówił na antenie TVP Info prezydent Saakaszwili. Rosjanie mieli zasoby techniczne, które pozwoliły na zniszczenie tego samolotu. Oni byli zainteresowani w zniszczeniu tego samolotu i dla nich na tej liście wrogu Putina, myślę, że Kaczyński na tym etapie był na pierwszym miejscu. Oni przygotowywali się do tego, przygotowali to, zrobili to w sposób bardzo tragiczny, ale Putin jest zdolny do tego, to jest profesjonalny zabójca i to jest człowiek, który nigdy nie powstrzymuje się, kiedy trzeba kogoś zniszczyć. I on był bardzo zadowolony. Jest z nami pan Marek Wernic, dziennikarz, ale jednocześnie przedstawiciel środowiska kibiców Legii, środowiska patriotycznego i dość radykalnego. Jak państwo, jak to środowisko postrzega kwestię katastrofy smoleńskiej? Ja się będę za siebie wypowiadał, nie będę się wypowiadał za wszystkich kibiców Legii, bo nie mam takiego uprawnienia, nie mam takiego mandatu. Chciałem to od razu zaznaczyć. Powiem tak, ja powiem po sobie. Przyszedłem 10, byłem od prawie początku na krakowskim przedmieściu. Wydarzyła się największa tragedia w powojennej Polsce. I analizując tej patrzę, skoro można było wysadzić bloki w Moskwie, i jeden z byłych agentów FSB, Litwinienko, zobaczył na nagraniach, poznał swoich kolegów, oficerów, a FSB, przypomnijmy, jest spadkobiercą KGB i NKWD, organizacji zbrodniczej, która mordowała tutaj polskich patriotów i zamordowała generała Okulickiego. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, co się stało z jego ciałem i gdzie został pochowany, to jasno, dla mnie jest bardzo jasnym punktem, że mogło dojść do zamachu, mogło dojść do zamordowania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 95 polskich obywateli, przedstawicieli elity, bo zginęła elita, lecieli ludzie, by upamiętnić
upamiętnić naszych polskich bohaterów zamordowanych w Katyniu. Jak Państwo widzieli, to nie tylko Legia, ale i Lech Poznań zrobił jedną z pierwszych opraw przypominających o właśnie o tym tragicznym dniu. Wszystkie daty związane z Polską, tragiczne daty, są czczone przez kibiców Legii Warszawa. Wczoraj był na to kolejny dowód. Mecz symboliczny Legia Piast rozpoczął Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, ze zgrupowania Żniwiarz, batalion Zośka, 11 uczestników Powstania Warszawskiego, wielkich, zasłużonych dla nas ludzi, przybyło na nasze zaproszenie i my pokazujemy właśnie, jaki mamy stosunek do historii, do, nie, tak jak już tydzień temu tu powiedziałem. Panie Marku, ja wejdę w słowo, bo chciałam tylko Państwu dopowiedzieć, że nie towarzyszą koledzy kibice panu Markowi, bo większość z nich poszła na pielgrzymkę, dlatego życzymy im dobrej drogi. I to jest teraz też ten moment, kiedy Jacek musi przejąć rolę rzecznika opozycji i przedstawić argumentację opozycji, która określa się mianem totalnej. Dlaczego prowadzenie prac Komisji Smoleńskiej nie ma sensu? Dlaczego miesięcznice też nie mają sensu? Zdanie opozycji w tej sprawie jest jasne. Przyczyny katastrofy smoleńskiej są dawno zbadane. Te przyczyny są, jak to powiedział prezydent Komorowski, w sposób arcybolesny proste. Nie należało wtedy podejmować prób lądowania w takich warunkach, jakich zostały one podjęte w Smoleńsku. I dzisiaj epatowanie opinii publicznej kolejnymi rzekomymi odkryciami w tej sprawie jest tylko i wyłącznie politycznym populizmem obliczonym na doraźny polityczny zysk. Takie jest stanowisko opozycji. Panie pośle, ale czy to rzeczywiście jest tak, że wszystko zostało zbadane, skoro, jak powiedział wcześniej pan poseł Andruszkiewicz, wrak jest na terenie Federacji Rosyjskiej? No musimy pamiętać, że cały czas trwa polskie śledztwo. I cały czas trwa. Ale ono dotyczy tylko odpowiedzialności. Ono dotyczy tylko odpowiedzialności, a nie przyczyn. No ale te śledztwa trwają. Oczywiście główne dowody w sprawie, czyli wraki, czarne skrzynki, są nadal w Smoleńsku. I myślę, że to jest kluczowa kwestia, która niezwykle utrudnia nam zakończenie postępowania w Polsce i wyjaśnienie tej katastrofy, jeśli to w ogóle będzie możliwe. Mam nadzieję, że tak. Ta główna odpowiedzialność polega właśnie na tym, że Polska wyzbyła się wszystkich instrumentów prawnych, procesowych, politycznych 10 kwietnia w Smoleńsku, bo wówczas premier Tusk oddał wszystkie instrumenty prawne, polityczne Putinowi. To on zadecydował, w jaki sposób sprawa jest wyjaśniana. Gdyby wówczas powołano Komisję Międzynarodową z udziałem NATO, z udziałem Unii Europejskiej, poproszono o pomoc międzynarodowych ekspertów, to wówczas bylibyśmy zupełnie w innej sytuacji. Ale myślę, że wówczas Donald Tusk się obawiał, że taka niezależna komisja mogłaby wykazać bardzo wiele zaniedbań także po stronie polskiej. I dlatego też wolał oddać to śledztwo Rosjanom. Panie pośle, ale zdaniem opozycji właśnie, te zaniedbania po stronie polskiej zostały przez komisję Millera wykazane. Tam wiele osób poniosło odpowiedzialność choćby dyscyplinarną w tej kwestii. I no właśnie zdaniem opozycji, tutaj jeśli chodzi o przyczyny, to nie bardzo jest co wyjaśniać. No, w takim razie trzeba powiedzieć, że cały czas trwają śledztwa. To wiemy, że opozycja już dzień, czy też w tym samym dniu po katastrofie rozsyłała SMS-y do swoich posłów, że przyczyny są znane, że spowodował to błąd pilotów. Więc opozycja jakby od samego początku wiedziała, co jest powodem katastrofy. Natomiast my wszyscy poważni obywatele oczekujemy na zakończenie śledztw, oczekujemy na wydanie wraków i czarnych skrzynek. I to jest, myślę, podstawowa kwestia, która powinna być zrealizowana. Panie pośle, ewidentnie z argumentacją Jacka Łęskiego jako rzecznika opozycji nie zgadzał się pan Adam Borowski, bo widziałam, że pan bardzo nerwowo kiwał głową. Tak, bo powoływanie się, że jakieś tam śledztwo trwa. Szanowni państwo, jeżeli ktoś oglądał jakikolwiek film o tym, jak powinny się toczyć śledztwa, to wie doskonale, że najpierw robi się szkielet samolotu, który uległ katastrofie. Następnie każdą z tych części znalezionych układa się jak pucle w ten szkielet i można mnóstwo wyczytać. W ten sposób stwierdzono
przyczynę katastrofy samolotu nad Lockerbie. Takie słynne śledztwo, kiedy pierwszy jak amerykański samolot wojskowy z Wietnamu startował z wietnamskimi dziećmi, uległ katastrofie i z morza części wydobyto z pól ryżowych, płacono Wietkongowi du ciężkie pieniądze, żeby każdą z tych części zebrać i ustawić w ten szkielet. I stwierdzono, i jeden z partyzantów wietnamskich przyniósł taką część i stwierdzono, jaka była przyczyna. To, że Rosja, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rosja nam tego wraku nie odda, bo na starcie zrobiła wszystko, żeby to śledztwo zamotać. Zamiast zbierać części, to je cięła. Zamiast zrzuciła na jedną kupę i na końcu jeszcze ten samolot wymyła, żeby się świecił. Po co to zrobiła? I my, myślę sobie, wrócę do tego komunikatu komisji. Myślę sobie, że jak my nie mamy podstawowych rzeczy, to my powinniśmy się skupić na wykazaniu, że przyczyny katastrofy, jaką podała komisja, generał FSB, specjalnie podkreślam, generał FSB, Adoniny i powtórzoną de facto komisji Midlera, na wykazaniu, że to, co się zdarzyło, to, co oni podali, i że skrzydło zostało ścięte przez pancerną brzozę, jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Wiele lat temu już wykazał to profesor Biniendalny podczas badań w Stanach Zjednoczonych na pewnych symulacjach i my musimy to powtórzyć tu w Polsce przy udziale większej części profesorów, naukowców z polskich uczelni, żeby pokazać, że mimo, że profesor Binienda krytyczne warunki gęstości brzozy, grubości brzozy czy wartości konstrukcji samolotu powiększyło 10%, mimo wszystko przy każdej prędkości, przy każdym uderzeniu w pancerno, w tą brzozę, skrzydło ścinało brzozę, a nie odwrotnie. I ten dowód już wyłącznie wystarczy na to, że komisja Adoniny kłamała. Po prostu, jeżeli my udowodnimy, że to jest zwyczajnie fizycznie niemożliwe, to potem nam nic więcej nie trzeba, bo nie mamy głównych dowodów, nie mamy. I myślę, że Putin, póki rządzi, to nam ich zwyczajnie nie odda. Poza tym musimy również wiedzieć, a wiemy to już z różnych zeznań, że część została rozkradziona, oddana na złom przez różnych tam złomiarzy, którzy zbierali. Niektórzy, nawet mój kolega Rafał Dzięciłowski przywiózł, jak był miesiąc po katastrofie w Smoleńsku, to przywiózł pewną część, łącznie z dokumentami, z kolczykiem pani Szymanek Deres przyniósł. Dlatego tam Adamie... nie zostało nic dopilnowane. No po prostu nic. I już ostatnia kwestia. Jeśli to ukazaliśmy, jakie kłamstwo, co zrobiono z ekshumacji, nie przy pomocy ekshumacji, ale z sekcjami zwłok tam, że nie zrobiono tak naprawdę nic, dokładnie nic. I te ciała wrzucano po prostu jak leci, bez de facto bez badań. Panie Adamie. To na jakiej zasadzie my możemy twierdzić, że oni, a za nimi, a w ślad za nimi nasza komisja przeprowadziła tam jakiekolwiek ustalenia i jakiekolwiek badania. Panie Adamie, rzeczywiście już wiemy, że w kwestiach ekshumacji, mimo zapewnień premier Kopacz i rządu Donalda Tuska, niestety nie dopatrzono sprawy i nie dołożono starań, żeby one odbyły się tak, jak należy. Natomiast to jest ten moment, Jacku, żebyś wyszedł już z roli rzecznika opozycji. Ja do pana posła Prawa i Sprawiedliwości kieruję pytanie, czy pan bierze pod uwagę taki scenariusz, czy pan w ogóle zakłada, że w Polsce jest możliwy wspólny marsz, wspólny, ku upamiętnieniu ofiar katastrofy smoleńskiej, bez kłótni, bez całej takiej nagonki w przestrzeni publicznej? Myślę, że nam Polakom bardzo potrzebna jest pewna wspólnota. Myślę, że ta sprawa powinna nas łączyć i jednoczyć, bo przecież w tej katastrofie zginęli przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych. Tylko czy przy takich podziałach, jakie są obecnie, czy ta wspólnota jest możliwa do wybudowania? No niestety, jest problem. Są te środowiska, które
chcą skłócić Polaków na temat także tej sprawy. Widzieliśmy bardzo wielu fałszywych ekspertów, którzy już kilka dni, kilka miesięcy po katastrofie wyrażali swoje poglądy, zdanie. No, bardzo często też obrażano osoby, które, czy rodziny, które straciły tam swoich bliskich. No, doszło naprawdę do poważnych, że tak powiem, tutaj przewinień po stronie, która kwestionowała tej powody, przyczyny katastrofy. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście dzisiaj jest ciężko o tym mówić, ale myślę, że ta sprawa, jak pamiętamy te pierwsze dni czy tygodnie, zjednoczyła wówczas Polaków. I to były piękne, czyli w tym sensie, że piękne, że wszyscy Polacy byli wtedy razem na Krakowskim Przedmieściu. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy byli w Pałacu Prezydenckim. To były ważne chwile. Niestety później komuś zależało, żeby tą jedność Polaków, tą wspólnotę rozbić. No, środowiskom niestety dzisiaj opozycyjnym, które nie chciały tej wspólnoty, nie chciały tej jedności wokół tej katastrofy, czy wyjaśnienia przyczyn katastrofy, ale powinniśmy ku temu dążyć. Ta sprawa jednak powinna Polaków łączyć, a nie dzielić. Pan Marek się zgłaszał, bardzo proszę. Ja powiem, ja sobie nie wyobrażam, jak miałbym iść z tą drugą stroną w marszu, z tą stroną. Ja pamiętam wydarzenia sprzed 7 lat na Krakowskim Przedmieściu. Co takiego się zdarzyło, że pan uważa, że nie można iść razem? Bo nie wyobrażam sobie, że miałbym iść w jednym marszu z ludźmi, którzy służyli tamtemu systemowi. Dzisiaj przychodzą na marsze obrony Komitetu Demokracji, bo zabiera im się renty, bo zabiera im się emerytury. To są ludzie, którzy się śmiali z tego prezydenta, że przywrócił godność żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom Powstania Warszawskiego. To są ludzie, którzy ciemiężyli tamten system, którzy gnębili tamtych ludzi. I niestety jest tak, że ci sami ludzie przychodzili na Krakowskie Przedmieście, lżyli krzyż, lżyli starszych ludzi i musiało dochodzić do takiej sytuacji, że młodzi ludzie przyjeżdżali sami i brali sprawy w swoje ręce, że stawali w obronie wartości. W obronie dwóch podstawowych wartości, na których oparty jest fundament Polski. Fundament korzeni wartości chrześcijańskich i niepodległościowych. I niektórzy ludzie, i to też pokazuje grupa pana Pawła Kasprzaka, ci ludzie nie chcą jedności. Ci ludzie chcą znowu powrotu PRL-BIS, PZPR-BIS, bo to tak to trzeba nazwać. Innych słów nie ma. Z ludźmi, którzy oddawali moc na zniczek. Albo na dewastację pomnika polskiego państwa podziemnego. Jest możliwa taka wspólnota znowu? Pytanie wspólnota z kogo, z kim? Mhm. Wrócę do tak zwanego badania tragedii smoleńskiej, bo to da światło na odpowiedź. Myślę, że najwyższy czas, żeby w polskiej przestrzeni publicznej odwrócić stosunek do tak zwanych badań przyczyn tragedii smoleńskiej, bo ponieważ zarówno strona rosyjska, państwo rosyjskie zdało egzamin, nie polskie. Zarówno strona rosyjska robiła wszystko lub prawie wszystko, żeby zatrzeć ślady, jak i strona rządowa polska wtedy pod przywództwem pana Tuska współpracowała przy tym, żeby zacierać ślady. Więc dzisiaj myślę, że z jednej strony powinna działać komisja, podkomisja rządowa, tak? A z drugiej najwyższy czas, żeby właśnie odwrócić relację, to znaczy to nie ofiara powinna tłumaczyć się, że jest ofiarą, tylko ten, który jest przestępcą, a przynajmniej domniemanym przestępcą, powinien tłumaczyć, że tym przestępcą nie jest. To znaczy Rosjanie powinni nam dowieść, że nie było katastrofy. Polacy, nie Polacy, a ci, którzy pełnili obowiązki, pełnili obowiązki polskiego rządu, powinni udowodnić, że nie brali udziału w fałszowaniu badań tragedii smoleńskiej. Chciałem jeszcze dokończyć. A co do możliwości ewentualnego wspólnego uczczenia, to mogą to robić Polacy, ale Polacy, którzy są wierni tradycji naszej, a nie ci, którzy są obcą agenturą. Ja chciałem tylko może krótko powiedzieć, bo tutaj padły słowa, że to były jakieś zaniedbania, niedopatrzenia, że ktoś nic nie zrobił. Ja uważam,
To jest wprost przeciwnie, to jest precyzyjne działanie obliczone na dezintegrację, dezinformację i to, co się dzieje, to jest precyzyjnie rozpisany scenariusz na wiele orkiestr, który ma spowodować... No, ja bym się zastanowił, powiedzmy, nad obecnością przy wylocie niejakiego pana Turowskiego. On nie był tam przypadkowo. Ja nie wiem, ja tak uważam, że to jest precyzyjnie zrobione po to, żebyśmy przez kolejny rok dywagowali, mieli dylematy i się między sobą kłócili. I to nie jest przypadkowe działanie. Ja na przykład zwróciłam uwagę na pierwszy film nagrany przez Rosjanina, ta scena zaraz po katastrofie. I trochę latamy Cessnami i nie ma takiej możliwości, żeby był przygotowany dźwig. Czyli chodzi mi o te zwisy. Jest ujęcie lasu i jest ujęcie takich lin i idą zaraz osoby, które dochodzą do tych części samolotu, tak? Jedno moje zasadnicze pytanie, bo też rozmawiam z wieloma osobami związanymi z lotnictwem. Na mało którym lotnisku jest przyszykowany dźwig. Tam był przyszykowany dźwig do podniesienia rzeczy ciężkich. Druga kolejna rzecz odnośnie też rozmów z osobami ze Związku Lotniczego. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy samolot, który przeszedł remont w Samarze, czy on naprawdę rzeczywiście przeszedł ten remont, czy nie przeszedł tego remontu. Kolejna rzecz, zwróciłam uwagę też na katastrofę norweskiego samolotu, gdzie był podobna katastrofa i tutaj zawinił generator, czyli rzecz, która nazywa się APU, doprowadziła do drgań i w momencie tych drgań ten samolot się rozleciał. I tutaj możliwe było właśnie, że było wadliwe APU, czyli ten generator, który wytwarzał prąd. Myślę, tak? Myślę, że w tym momencie tutaj jakby zamkniemy ten wątek, bo będziemy do niego jeszcze wielokrotnie wracać. Teraz może przejdźmy jednak do głównego tematu naszego programu, którym dzisiaj jest kwestia pewnych rachunków niezamkniętych jeszcze między Polakami a Niemcami. Rosnąca presja niemieckich środowisk politycznych i medialnych spowodowała w Polsce taką właśnie dyskusję o tym, jaki jest stan tych rachunków. I czy one są już na pewno zamknięte? Tylko należy zwrócić uwagę, że niemieccy politycy i niemieckie media zaczęły bardzo ostro atakować polski rząd wybrany w demokratycznych przecież wyborach w momencie, kiedy ten rząd bardzo twardo upomniał się o realizację polskich interesów na arenie międzynarodowej. Niemieckie media rozpisują już scenariusz złamania rządu w Warszawie. W Berlinie jest nadzieja, że obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie konkurował z partią PiS Jarosława Kaczyńskiego. Strategia niemieszania się i milczenia odnośnie do polityki Polski ma pomóc przygotować grunt dla Tuska. Z artykułu Die Welt wyłania się stosunek Niemiec do Polski jak do państwa bez prawa do prowadzenia samodzielnej polityki. Autorzy ubolewają jednak nad tym, że jawna ingerencja Berlina osłabiłaby siłę totalnej opozycji i napędzanych przez nią protestów. Interwencja z Niemiec raczej osłabi tę siłę, aniżeli ją wzmocni. Szkoda jednak tego uczy nas doświadczenie ostatnich lat. Od pół roku władze stacji nie chcą wykonać wyroku niemieckiego sądu i przeprosić za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Teraz prawnicy niemieckiej stacji, odwołując się od wyroku, znaleźli nowy argument. Utworzony na jesieni 2015 roku narodowo-konserwatywny rząd Polski pod hasłem aktywnej polityki historycznej dla ochrony dobrego imienia państwa polskiego i narodu polskiego uprawia politykę, w ramach której przeciwko zakłamaniom historycznym powinno się interweniować nie tylko dyplomatycznie, lecz także za pomocą środków prawnych. Widzicie Państwo na Waszych ekranach i Państwo na studiu koszulkę, która świetnie się sprzedaje w internecie. Jedna z koszulek jest opatrzona niemieckim napisem, że do Polski latam tylko sztukasem. Są koszulki z podobnymi motywami, z podobnymi napisami. Pan profesor Krzysztof Miszczak od wielu, wielu lat zajmuje się problematyką polsko-niemieckiego pojednania. Pan profesor reprezentuje Szkołę Główną Handlową. Proszę powiedzieć, czy to nie jest zaskakujące, że właśnie teraz jest takie nasilenie niechętnej kampanii w mediach niemieckich dotyczącej polskich władz, polskiego rządu. Skąd to się bierze? Więc ja widzę, że ja bym dopatrzył na ten problem trochę głębiej. Polityka polskiego rządu, to znaczy rządu, koalicji rządzącej w tej chwili jest, powiedziałbym, bardzo samodzielna, jeżeli chodzi o stosunki na kontynencie europejskim.
Samodzielność polskiej polityki to też jest samodzielny fundament polityki zagranicznej. To jest bardzo ważne w stosunku do takiego mocarstwa regionalnego, jakim jest Republika Federalna Niemiec, która jest w pewnym sensie zaskoczona taką polityką. Ja obserwuję skąd to zaskoczenie, że Polska chce prowadzić samodzielną politykę międzynarodową? Tak, jest to uważam, że to jest w pewnym sensie zaskoczenie, bo strona niemiecka... Zwyczajenie. Zwał jak zwał. Ja uważam, że do tej pory państwa członkowskie Unii Europejskiej, bo o tym mówimy, w pewnym sensie przyzwyczaiły rządy niemieckie do polityki, powiedzmy sobie, takiej... Przyziemnej. Nie przyziemnej, tylko nie była to polityka zaskoczenia, nie była to polityka własnych interesów, tylko polityka wspólnotowa, to znaczy wspólnych interesów europejskich, ale ta wspólnota tych interesów nie jest do końca wspólnotowością tutaj tych interesów na kontynencie europejskim, ponieważ jak wiemy, większe państwa mają więcej do powiedzenia na tym kontynencie, jak mniejsze. Czyli zostało to w pewnym sensie, polityka niemiecka zaprzeczyła pewnym fundamentom europejskości na tym. Panie profesorze, kontekście. To można streścić w ten sposób, że dotychczas polityka polska zagraniczna była niesamodzielna i podporządkowana polityce niemieckiej, a teraz się stało odwrotnie i stąd jest taki... Nie, ja myślę, że to nie jest tak. To nie jest tak. Jeżeli przypomnę Państwu taką, jakbyśmy zaczęli wchodzić do Unii Europejskiej w 2004 roku, już wtedy społeczeństwo niemieckie było przeciw integracji Polski z Unią Europejską. Panie redaktorze, przepraszam, idąc torem pana profesora, rzeczywiście jest tak, że Polska po wielu latach zaczyna wychodzić z roli podnóżka. Trzeba to nazwać wprost, bo taki mieliśmy stosunek wasalny i służalczy względem Niemiec. Zresztą prezydent Komorowski bardzo często tego też do takiej linii nawiązywał. Czy to tak jest, czy może zagrały zupełnie inne instrumenty, inne argumentacje? To jest głębszy, to znaczy... Strona niemiecka po roku 89 połączyła to hasło pojednania z bardzo konkretną wizją Europy, w której to w Europie w coraz mniejszym stopniu było to zgromadzenie państw prowadzących politykę razem, a w coraz większym stopniu wyłoniła się dominacja Paryża i Berlina. I w ramach tej polityki uznano, że wszystkie kwestie dotyczące II wojny światowej zostały załatwione poprzez przyjęcie, uznanie granicy na Odrze i Nysie, przyznanie Polski do Niemiec. No, by oczywiście wskazywano też na rozmaite programy pomocy więźniom, wypłat, no ale oczywiście na tle skali strat wojennych, no to były sumy niewielkie. I teraz... Zderzyły się dwie mentalności. Mentalność niemiecka, która mówiła, no to są sprawy już zamknięte, nie rozmawiajmy o tym więcej, już to załatwiliśmy i koniec. I mentalność polska, która potraktowała serio to pojednanie jako uznanie wyjątkowości polskich strat wobec Niemiec. Tyle, że takie incydenty jak sprawa CDF-u, czy taki narastająca tonacja pod tytułem, że polska polityka historyczna to jest nacjonalizm, to jest antyniemieckość, wywołuje coraz większe rozdrażnienie po stronie polskiej. I wtedy pojawia się wtedy taka reakcja. No dobrze, skoro w takim razie to wielkie pojednanie, o którym mówiliśmy, nie jest przez stronę niemiecką w wielu wypadkach szanowane, no to w takim razie wróćmy do sprawy pieniędzy. Podam przykład, to znaczy mnie osobiście zdumiewa sytuacja, w której od 3 lat CDF unika przeproszenia pana Karola Tondera. Znaczy mówi, że przeprasza, ale to jest schowane gdzieś tam i tak dalej. W jakichś zakładkach komputerowych. I teraz to, ten stan specjalnych relacji polsko-niemieckich, które mieli nadzieję ci, te pokolenie Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Przon, zakładało, że ta wrażliwość moralna niemiecka będzie cały czas taka sama.
Obecnie natomiast nie było w Niemczech żadnego na przykład apelu naukowców, historyków, czy też ludzi życia publicznego, które powiedziało CDF, przestań się wygłupiać. Ale takich ludzi się na razie nie znalazło. Panie pośle, dlaczego pan, jak pan sądzi, właśnie teraz są tego rodzaju ataki skierowane na polski rząd? Panie aktorze, zacznijmy od tego, że po 1989 roku, kiedy Polska odzyskała suwerenność, przestała być de facto kolonią sowiecką, to zaczynała być powoli kolonią niemiecką, po prostu, tak? Polska została przestawiona z tego, aby służyć Wschodowi. Została tak jakby nastawiona na to, żeby służyć Zachodowi w kontekście przede wszystkim niemieckim. Na co są dowody? No przede wszystkim Polska stała się podwykonawcą gospodarczym wobec gospodarki niemieckiej. Niemieckie wielkie przedsiębiorstwa, takie jak Siemens, wykupowały polskie firmy za bezcen i je burzyły. To jest przykład chociażby fabryki Elwro we Wrocławiu, tak? To można sobie poczytać w internecie o tym, sprawdzić, jak to wyglądało. Nasz przemysł motoryzacyjny również został zniszczony w dużej mierze. I tutaj oczywiście rynkiem zbytu Polacy zaczęli kupować marki niemieckie, nie będę tutaj wymieniał, tak? Kolejny dowód chociażby taki, że artykuły spożywcze czy chemiczne, które są importowane z Niemiec do nas, są gorszej jakości. To znaczy Niemcy, kupując te same artykuły za te same pieniądze, mają lepszą jakość niż Polacy. My jesteśmy traktowani jak konsumenci drugiej kategorii, czyli mówiąc wprost, państwo kolonialne. I teraz po latach zaczynamy myśleć, mówić i działać, co ważne, żeby Polska zaczynała być powoli krajem podmiotowym. Mówimy o szlakach komunikacyjnych. Panie pośle, jedno pytanie, tylko bardzo istotne w tym kontekście, o których tutaj państwo powiedzieli. Czy u takiego nastawienia, braku przeprosin, takiego podejścia do Polski leży między innymi to, że nie zostało do końca, praktycznie w ogóle nie zostało, jak naukowcy zwracają uwagę, wypełnione postanowienie poczdamskie, czyli denazyfikacja. To się zgadza, oczywiście, że tak. To znaczy, no do tej pory przecież pamiętamy też słynne sprawy pani Eryki Steinbach, która przecież też no, była powiązana w pewien sposób z tym środowiskiem, natomiast stanowiła przez pewien czas pewną elitę niemiecką i wysuwała swoje roszczenia wobec Polski. Ja myślę, że teraz jest czas, aby zacząć budować siłę państwa polskiego, tylko ważne, aby też to robić bez emocji, czyli robić swoją pracę, natomiast wyłączać z dyskusji osoby, które wprost służą tak jakby interesom niemieckim na terenie Polski i mam tu na myśli chociażby Platformę Obywatelską, no bo jeżeli lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna z góry mówi o tym, że żądania Polski wobec reparacji są bzdurą, to znaczy, że on nie służy w ogóle interesom państwa polskiego, bo jeżeli nawet ktoś może mieć znaki zapytania, to może wyjść i zapytać, zróbmy może to inaczej, zapytajmy, może weźmy za to nowoczesne technologie, może jakieś uzbrojenie, może nie pieniądze, ale rozmawiamy, jak to zrobić. A on z góry służy jako ambasador niemiecki na terenie Polski, mówi, że to jest bzdura. Pan profesor, widzę, że kiwa głową, że się nie zgadza. Tak, ja tu nawiązam do tego, co pani redaktor powiedziała, jeżeli chodzi o tą denazyfikację oczywiście w Niemczech, ona nie nastąpiła tak, jak sobieśmy wyobrażali i wystarczy tylko spojrzeć na ministerstwa niemieckie po 1949 roku w tej Republice Federalnej Niemiec, co tam nastąpiło i na cały rząd Konrada Adenauera, czyli tego pierwszego kanclerza, który rządził do 1963 roku, ile tam było nazistów. Którzy tam wykonywali te swoje zadania. I nie tylko to, jeszcze do tego dochodziło partie polityczne, które były po II wojnie światowej utworzone w Niemczech. Nie mówię o SPD, która zresztą była przeciwko uznaniu granicy na Odrzejnysie. Trzeba to też patrzeć z dzisiejszego punktu widzenia. Ale chciałem państwu jeszcze coś innego powiedzieć. Po 1989-90 roku my, Polacy, oczekiwaliśmy od Niemców, od strony niemieckiej partnerstwa. Partnerstwa to znaczy takiego, że możemy sobie wszystko powiedzieć, co nas boli. No bo to jest sobie to partnerstwo. Niestety dostaliśmy, że tak powiem, szybko po głowie tutaj, ale pytanie jest z drugiej strony. Co można było w takiej sytuacji wtedy zrobić, kiedy nie mieliśmy nic, zniszczone wszystko przez poprzedników komunistycznych, przez cały ten okres komunistyczny, wszystko wyprzedane, zniszczone, skorumpowane. I mamy tego partnera na Zachodzie, mamy tego partnera takiego, jakiego mamy. Więc sytuacja jest dosyć skomplikowana. Albo współpracujemy z tym partnerem, albo nie współpracujemy z tym partnerem. Ja uważam osobiście, mam tylko jedno zdanie osobiste, że to w interesie partnera niemieckiego jest to, żeby pamiętać o tym, że taki CDF nie był i nie robił takich rzeczy od 3 lat, nie uznawał pewnych oczywistości, że to Niemcy powinni być odpowiedzialni za to i pilnować tego u siebie w domu, a nie my, że to Niemcy powinni patrzeć na to, co gonić takich ludzi, czy zwalczać takie sformułowania jak polskie obozy koncentracyjne, to ponieważ Niemcy byli odpowiedzialni za tę wojnę i oni najlepiej wiedzą, że tylko w ten sposób możemy dojść do równowagi w stosunkach polsko-niemieckich i nic więcej. Prawda jest tylko jedna, te stosunki muszą być na nie oparte. Ja uważam, że to jest fragment większej całości i to nie jest przypadkowo nasilenie się ostatnio
sytuacji z polskimi obozami koncentracyjnymi. Chciałem przypomnieć, że temat reparacji pojawił się chyba w 2004 roku, kiedy niemieccy wypędzeni domagali się odszkodowań za zamienie pozostawione wtedy świętej pamięci prezydent Kaczyński, który był wtedy prezydentem Warszawy, zrobił pierwsze takie w reakcji na te niemieckie żądania wyliczenia strat Warszawy. To potem miało być kontynuowane, ale nie było. I to jest fragment większej całości. Nazywam to, jak gdyby, te działania dotyczące obozów koncentracyjnych. To, że w Polsce jest tak dużo przejętej prasy regionalnej, że Niemcy tak bardzo się troszczą o to, żeby mieć udziały w mediach. Przecież to ma wszystko kształtować opinię publiczną. Właśnie w tym kontekście. Która powoduje, żeby pewni redaktorzy trzymali bardzo nisko przy podłodze polską opinię publiczną, żeby Polacy nie zaczęli myśleć samodzielnie. A generalnie to chodzi o to, żeby Polacy nawet nie pomyśleli, nie zamarzyli, że reparacje wojenne są do odzyskania. Właśnie powiem jeszcze więcej. To jest za chwileczkę, zaraz przejdziemy do reparacji. Jedno słowo. To jest niedbalstwo Niemiec, że to państwo, które szczyci się hasłem Ordnung muss sein, przez 73 lata zaniedbało i nie uregulowało reparacji wojennych wobec kraju, który był najbardziej dotkliwy i najbardziej zniszczony w II wojnie światowej. To jest niemieckie zaniedbanie, to jest niechlujstwo. I właśnie oni chcą się właśnie od tego wykręcić. Właśnie pan wywołał problem. Muszę dodać, przepraszam, muszę dodać, że pan powiedział... Hańba, skandal! Jeśli ja mógłbym w tej sprawie, w temacie reparacji... Ja chciałbym bardzo w temacie reparacji jedną rzecz powiedzieć. My tu mówimy o pieniądzach i tak dalej. Wypłacono Polsce 1,5 miliarda złotych. A ja sobie bardzo się dobrze przygotowałem do tematu. W 1939 roku we wrześniu Warszawa została zbombardowana, już w 10% została zniszczona. W 1943 roku doszły sowieckie bombardowania. 84% Warszawy zostało zniszczone w 1945 roku. Zaraz jeszcze o tym mówić, a w tej chwili chciałbym po prostu, żebyśmy zobaczyli pewien materiał filmowy, który pokazuje... Dobrze, za chwileczkę. Chciałbym przypomnieć w takim razie, że w tym kontekście pojawiła się dopiero odpowiedź Polska i w tym momencie pojawił się temat reparacji wojennych. Dziś Berlin zapewnia, że poczuwa się do politycznej, moralnej i finansowej odpowiedzialności za II wojnę światową, ale nie chce słyszeć o reparacjach, uznając tę kwestię za ostatecznie uregulowaną. Nasze środowisko uważa, że te kwestie nie zostały rozwiązane, czy nie zostało w Polsce wypłacone zadośćuczynienie. I choć w 2004 roku politycy PO głosowali za uchwałą w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych, to dziś polskie władze nie mogą liczyć na wsparcie opozycji, która roszczenia nazywa niedorzecznymi. To jest część takiej wojennej polityki pisowskiej w stosunku do Unii Europejskiej i w tym wypadku do Niemiec. Bardzo trudno będzie podjąć rozmowę z Niemcami, mając tego typu opozycję we własnym kraju, ponieważ Niemcy będą mogli wykorzystać tę opozycję do pewnych rozgrywek politycznych. Polacy popierają stanowisko rządu. Na pytanie, czy Niemcy powinni wypłacić Polsce odszkodowanie za straty, jakie wyrządzili w czasie II wojny światowej, 63% ankietowanych odpowiedziało tak, 31% nie. Z kolei 68% pytanych uważa, że Niemcy powinni wypłacić odszkodowanie za zbrodnie ludobójstwa, jakich dopuścili się na narodzie polskim. Przeciwnego zdania jest 25% badanych. Dr Lech Jańczuk zwraca uwagę, że Niemcy od lat 50. starają się fałszować historię i zrzucać odpowiedzialność na bezpaństwowych nazistów, a w latach 90. także na samych Polaków, którzy mieliby współuczestniczyć w zagładzie Żydów. Temat repatriacji czy odszkodowań Niemiec dla Polski jest tematem trudnym. Trudnym zwłaszcza dla Niemiec. Dlatego, że burzy całą ich narrację historyczną zrzucania odpowiedzialności za zbrodnie podczas II wojny światowej. Drodzy Państwo, w studiu w Poznaniu jest w tej chwili z nami profesor Stanisław Żerko i do niego skierujemy bezpośrednio pytanie. Panie profesorze, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy, a pytanie mamy proste. Dlaczego? Dzień dobry. Dlaczego Polska nie otrzymała reparacji? Właśnie, bardzo dobre pytanie. Polska teoretycznie reparacje otrzymywała do roku 1953, tylko tutaj trzeba poczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, już w dwa tygodnie po uchwałach poczdamskich ówczesny rząd warszawski, rząd Osóbki Morawskiego zawarł skrajnie niekorzystną dla polskich interesów umowę handlową ze Związkiem Radzieckim. Ta umowa
jakby była umową wykonawczą do postanowień konferencji poczdamskiej. Postanowiono, że 15% z tej kwoty, którą Sowieci pobierają ze stref okupacyjnych, zwłaszcza ze wschodniej, zostanie Polakom przekazana i rzeczywiście przekazywano nam określone środki. Wspomnę tylko, że były to różnego rodzaju środki, między innymi w roku tylko 1948 z tytułu reparacji w cudzysłowie otrzymaliśmy kilka milionów, bodajże 7 milionów dzieł Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, między innymi 1 milion egzemplarzy krótkiego kursu historii WKPB. Stalina wydrukowane to były książki w drukarniach późniejszego NRD w języku polskim. No było to w jakiś sposób logiczne, a komuniści tak by to przecież musieli wydrukować w Polsce. Ale ważniejsza jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie osławiona klauzula węglowa. Mianowicie Rosjanie uzależnili praktycznie wypłacanie Polsce reparacji od przekazywania Związkowi Radzieckiemu polskiego węgla po cenach, po tak zwanych specjalnych cenach umownych, które były kilkakrotnie niższe od stawek światowych. Minister Skubiszewski jesienią 1989 roku mówił, że były to niekiedy nawet dziesięciokrotnie niższe ceny, aniżeli ceny światowe. Jest rok 1953. To jest, proszę Państwa, wprawdzie kilka miesięcy po śmierci Stalina, sierpień 1953 roku, ale w Polsce jest to w dalszym ciągu szczyt stalinizmu i to są rządy, to jest okres największego uzależnienia Polski od ZSRR. I właśnie 23 sierpnia, następnego dnia po zawarciu przez Związek Radziecki umowy z NRD o zaprzestaniu pobierania przez ZSRR reparacji z NRD, rząd Bieruta po półgodzinnym zaledwie posiedzeniu, gdzie nie było żadnej dyskusji, wydaje oświadczenie jednostronne, zgodnie z którym Polska z dniem 1 stycznia roku następnego zrzeka się. A Polacy szli jeszcze dalej, aniżeli Sowieci. Polska wtedy jednostronnie zrzekła się nie tylko od NRD, ale generalnie od Niemiec. Właśnie, panie profesorze, przepraszam, że ja wejdę w panu w słowo. Odszkodowań. Tak? Jeśli mogę, bo tutaj jak ugryźć to prawnie? Ponieważ w 1953 roku rząd komunistyczny wymusił zrzeczenie się na rzecz NRD. Tymczasem we wszystkich aktach prawnych Republika Federalna Niemiec powoływała się zawsze na 37 rok, czyli ciągłość z Rzeszą Niemiecką. Ja bym tych dwóch spraw nie mieszał. Niemiecka polityka zagraniczna bardzo konsekwentnie od 1953 roku wykorzystywała tę sprawę. Także po 1956 roku, pamiętajmy, ekipa Gomułki, a Władysław Gomułka był tym politykiem komunistycznym polskim, który jeszcze w niektórych sprawach potrafił się Rosjanom przeciwstawić. Polscy komuniści w okresie Gomułki zdawali sobie sprawę, że to było skrajnie niekorzystne, ale z różnych względów nie mogli tej sprawy postawić w sposób jednoznaczny. No przede wszystkim nawet Gomułka nie mógł powiedzieć expressis verbis, że po prostu zostało to na nas wymuszone i że byliśmy w latach 50., w pierwszej połowie lat 50. państwem całkowicie uzależnionym, państwem satelickim. Natomiast są ekspertyzy prawne, tutaj zwrócę uwagę zwłaszcza na profesora Jana Sandorskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który stwierdza, że ten akt jednostronny był praktycznie od początku, ab initio tej formuły prawnej użyję, był nieważny. Panie profesorze, jeśli można, ja na chwileczkę wejdę w słowo, ponieważ tak, pokazaliśmy może materiał filmowy, w którym jest mowa o tym, jak wyceniane były tego typu straty i jakie kwoty wiązały się z tego rodzaju reparacjami. Wielkość strat materialnych Warszawy została określona na około 45 miliardów dolarów według wartości z roku 2005. Straty dotyczyły przede wszystkim nieruchomości warszawskich, budynków, budowli, ale również zasobów kultury, wyposażenia spółek miejskich.
były wątpliwości, jeśli chodzi o sam fakt zwołania tej Rady Ministrów w 1953 roku. Nie ma noty dyplomatycznej skierowanej do rządu NRD o tym, że Polska się zrzeka. Nie ma również samej uchwały o zrzeczeniu się praw do odszkodowań. Uznałem, że poza pracą na bazie dokumentów warto spróbować dotrzeć do kogoś, kto brał udział w tym posiedzeniu. Tam było 35 nazwisk i zacząłem szukać tych ludzi. W większości znalazłem ich w Alei Zasłużonych na Powązkach. Ale dwie osoby żyły i jedna z tych osób bardzo ważna, mianowicie Kazimierz Mijal, szef Urzędu Rady Ministrów i sekretarz Bolesława Bieruta, zresztą bliski jego współpracownik również z okresu przedokupacyjnego i w czasie okupacji. Poprosiłem o rozmowę, wyraził zgodę na nagrywanie tej rozmowy i tam kilkakrotnie pytałem, czy było tego rodzaju posiedzenie Rady Ministrów, czy przypomina sobie, że doszło do takiego zrzeczenia. Kilkakrotnie uchylił się odpowiedzi, ale ostatecznie przyznał, że nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek brał udział w jakimś posiedzeniu Rady Ministrów w niedzielę. A w studiu w Katowicach jest pan profesor Andrzej Krzystyniak, pan doktor Andrzej Krzystyniak doktor. Oraz Adam Słomka. Przepraszam, awansowałem pana może troszeczkę pospiesznie. Chciałbym zapytać, czy możemy liczyć na te reparacje, czy w jakikolwiek sposób możemy liczyć na reparacje, które Polska mogłaby uzyskać od Niemiec, czy to jest jakaś mrzonka w ogóle? Pan mówi. Może pan Andrzej Krzystyniak, proszę. Tak. Witam Państwa. Myślę, że raczej nie możemy liczyć na reparacje, nie możemy liczyć na przyznanie reparacji. Ja myślę, że sytuacja jest o wiele gorsza, niż nam się wydaje. Ja patrzę na to z perspektywy Śląska. Z perspektywy Śląska, który jest kulturowo odcinany dzisiaj od Polski. W historiografii Polski po 90 roku nie istnieje coś takiego jak umacnianie kulturowe polskości na Śląsku. Tutaj dzieje się swoisty rewizjonizm historyczny, na przykład dotyczący powstań śląskich. Dzisiaj powstania śląskie na Śląsku są przedstawiane jako wojna domowa, jako taki konflikt w ramach państwa niemieckiego. Prawda? Czy jest to wręcz agresja polska? Ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt. Mówiliśmy o określeniu polskie obozy koncentracyjne. Tutaj ja często na Śląsku słyszę określenie polskie obozy koncentracyjne po 1945 roku. Jak gdyby Polska była odpowiedzialna po 1945 roku za represje na autochtonach, na Ślązakach. Jest to wykorzystywane dzisiaj w atakach na Polskę. W jaki sposób te fakty, o których Pan mówi, łączą się z kwestią reparacji wojennych i szans na ich uzyskanie przez Polskę? Myślę, że jeśli mówimy o takim kulturowym odcinaniu całościowo ziem zachodnich, a jednocześnie liczymy na reparacje. Proces destrukcji ziem zachodnich jest tak daleko posunięty, który jest nieodwracalny w zasadzie już w wielu kwestiach. My kulturowo tracimy ziemie zachodnie, więc trudno tutaj mówić o reparacjach w tym momencie. Panie doktorze, jeśli mogę się włączyć, przepraszam bardzo, bo ja pana słucham z uwagą, ponieważ jestem rodowitą Ślązaczką. I po pierwsze nie zgadzam się, bo ja nigdy nie słyszałam takiej interpretacji powstań śląskich. W duchu mnie, w domu wychowywano mnie absolutnie w duchu polskości i zawsze był kult tych powstań, to po pierwsze. A po drugie, to pan doskonale wie, że to nie były polskie obozy koncentracyjne, tylko to były stalinowskie obozy koncentracyjne, to były obozy władzy komunistycznej. Ja doskonale wiem, że to nie były polskie obozy koncentracyjne, ale proszę sobie wyobrazić, że na ekspozycji w Muzeum Śląskim istnieje określenie polskie komunistyczne obozy. Podział na polskie komunistyczne obozy i polskie i sowieckie obozy. Określenie wojna domowa w określeniu do
powstań śląskich jest tutaj bardzo często wypowiadane. Ja przypomnę, że rok temu Sejmik Śląski uchwałą w rocznicę powstań śląskich uczcił dwie strony konfliktu. Panie doktorze, ja jeszcze wpadnę w słowo, bo bardzo burzy nam się profesor Żerko, który też czeka w studiu na swój głos. Spróbujemy jeszcze oddać. Zaraz wrócimy do państwa do studia. Nie wiem, czy się słyszymy jeszcze. Ale nie chodzi o koncentracyjne obozy, przepraszam. Jakieś tam mogą być, ale nie koncentracyjne polskie obozy. Dobrze, to może w takim razie pana Adam Słomka, który też jest w studiu. Jaka jest pana opinia w tej sprawie reparacji wojennych? Mnie się wydaje, że trzeba oczywiście twardo od Niemiec się domagać reparacji. Niemcy wywieźli kilkadziesiąt ton złota z polskich banków. One są nierozliczone do dzisiaj. Mocarstwa zachodnie się zobowiązały zwrócić Polsce jeszcze dziś około 50 ton złota. Także tego się trzeba domagać. Jak Izrael potrafił od Szwajcarii wyegzekwować, to my powinniśmy też próbować. My się tu trochę tutaj w katowickim studiu patrzymy z pewnym takim niedowierzaniem na to, co tam państwo mówią, dlatego że my tu nie mieliśmy Polski przez 6 wieków. W Warszawie zabory to były 123 lata. Myśmy tu presję niemiecką przeżyli mocno. Nie ma mowy o żadnym pojednaniu. Niemcy wykupili tutaj główną gazetę, był organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR i prowadzą silną germanizację. Przekonują stypendiami naukowców i stworzyli całą pseudohistorię Śląska. Mamy wreszcie, proszę państwa, do dzisiaj pomniki sowieckie. Ostatnieśmy parę zlikwidowali, ale jeszcze z 50 stoi. A oto w Chorzowie, tutaj pokazuję pomnik. To jest pomnik w 1940 roku odbudowany przez hitlerowców, bo był przez Polaków wysadzony oczywiście II Rzeczpospolitej. Pruski pomnik okupanta hrabiego Friedricha von Redena. I ten pomnik obecnie stoi w samym centrum Chorzowa. Kiedyś hitlerowcy go w parku postawili na peryferiach. Obecna nasza piąta kolumna separatystyczna, finansowana obficie przez Niemców, postawiła nam ten pomnik w samym centrum Chorzowa. Także my mamy taki oto problem. Nie rozliczyliśmy jeszcze spuścizny stalinowskiej do tego stopnia, że rodzina Wojciecha Korfantego, przywódcy powstań śląskich, do dzisiaj nie dostała zwrotu budynków Polonii drukarni Korfantego, którą zabrała wpierw gestapo, a później UB. Czyli mamy nierozliczone stare sprawy komunistyczne, mamy Stalinogród, przecież to jest miasto, którym zmieniono nazwę na Stalinogród. Do dzisiaj w składzie, jak się patrzy, sąd okręgowy w Katowicach, czy wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, choćby Wydziału Prawa, to wygląda jak Stalinogród. No nie przypadkiem tu robiono kongresy pseudoprawników. I my mamy z drugiej strony bardzo silną presję niemiecką i uważamy, że trzeba przywrócić Instytut Śląski. Nie ma żadnej poważnej instytucji tutaj, która walczy z wpływami niemieckimi. Trzeba dbać o polskie media i tu bardzo się cieszymy z tej zapowiedzi, że będą sprawy mediów następnym ważnym etapem po reformie sądownictwa. Dostrzegamy poważne problemy z górnictwem, bo to jest siłą naszego regionu. Martwi nas, że zlikwidowano kopalnię Krupiński wbrew zapowiedziom wyborczym i kopalnię. Panie Adamie, ale to już jest troszeczkę odrębny wątek. To już jest troszeczkę odrębny wątek, likwidacja kopalń i kwestie gospodarcze. Wróćmy do studia, bo państwo się tutaj burzyli bardzo, słuchając wypowiedzi z Katowic. Bardzo proszę. Ja uważam, znaczy ta dyskusja troszeczkę jest na inny temat i to właśnie jest jakby efektem prowadzenia właśnie tutaj polityki państwa niemieckiego właśnie w Polsce przez różne fundacje, instytucje, sponsorowanie naukowców. To jest właśnie ta strategia, która ma doprowadzić do tego, żeby Polacy nigdy nie poprosili czy nie wywalczyli o to, żeby dostać należne reparacje, które nam się należą jak psu Buda. Bardzo proszę. I należy po prostu, i pytanie postawione, czy nam się reparacje, czy możemy liczyć na reparacje, jest źle postawione, bo my musimy te reparacje, bo postawienie pytania, czy możemy liczyć, to jest tak, jakbyśmy rozmawiali z panią Angelą Merkel na imieninach. My musimy zrobić wszystko, żeby je wreszcie uzyskać. I to jest droga albo prawna, albo dyplomatyczna. Czy możemy liczyć, jest pytanie. Państwo polskie musi się w tej kwestii zjednoczyć, zrobić presję informacją na ten temat. Mam przygotowany plakat. Wiem, że tutaj nie można pokazywać plakatów, bo jakby zrobi się pewna sytuacja. Te plakaty będą teraz są uklejone w Warszawie. Takie plakaty powinny się pojawić na całym świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, póki Donald Trump jest prezydentem. Mamy szansę załatwić wreszcie polskie reparacje, które się nam należą.
Trybunale Międzynarodowym w Hadze Niemcy doskonale wiedzą, że nie mają tam niczego szukać. Po prostu mają rękę w nocniku i robią wszystko, żeby Polacy nawet o to nie poprosili. I to jest tu jest napisane, to jest przetłumaczmy, że co tu jest napisane. Niemcy zamordowali miliony Polaków i zniszczyli Polskę. Niemcy muszą za to zapłacić. Germans, you have to pay for it. Niech to po prostu ludzie w Stanach Zjednoczonych puszczą, może nie wiem, może studio otwarte ma jakąś oglądalność, ale jeżeli nie, to uważam, że polskie państwo powinno dokonać jedynej inwestycji i zrobić promocję tego tematu za granicą, bo liczby, cyfry, które dotyczą tych rzeczy, które zostały przez Niemców zrobione, są porażające. To samo jest sama informacja. Rząd przede wszystkim powinien się do pana Obamy zwrócić z przeproszeniem. Dlaczego tyle lat trwa? Niemcy nie muszą przepraszać. Ja nie oczekuję od Niemców żadnych przeprosin, tylko oczekuję konkretnej zapłaty. Były prezydent Stanów Zjednoczonych by wreszcie uczciwie powiedział do telewizji, w sądach i tak dalej, że w Polsce nie było polskich obozów koncentracyjnych, tylko były albo niemieckie, albo rosyjskie, to wreszcie cały świat by to usłyszał. Tak jak w tej chwili pan Trump powiedział głośno, wyraźnie, to samo powinien wreszcie nasz rząd do tego zmusić. Położymy na podłodze. Przecież do czego to jest? Mamy ustawę antypolską i nic się nie robi do tej pory. Przepraszam bardzo, tutaj pan się jeszcze zgłaszał. Ale proszę krótko. Pani Berbaro, bo tutaj zgłaszał się pan bardzo długo. Musimy. Sprawa podstawowa. Pani Barbaro, przepraszam, bo tu bardzo długo pan czekał i nam zarzuci, że... Proszę bardzo, taki mikrofon. Ja już miałam powiedzieć, pan mnie pozwolił. No ale proszę bardzo, proszę mówić teraz. Sprawa podstawowa. Niemcy nie przetrawiły swojej odpowiedzialności za drugą wojnę światową. Niemcy represjonują własną pamięć historyczną. Jest to ciężka choroba i jest to choroba Europy. I naszym zadaniem teraz, Polska nie miała niepodległego państwa. W związku z tym nie mogliśmy się upominać o tę prawdę historyczną. W tej chwili staramy się, czy są pewne próby, żeby się o to upomnieć i w związku z tym do parlamentarzystów jest to ten apel. Przepraszam, pani Barbara, czy pozwolą mi państwo powiedzieć? To jest nie, proszę panią. Wie pani, przerwano mi parę minut temu. Dobrze, ale ja panu, tu siedzę cierpliwie, proszę, czekam pan na pozwoli, swój pan głos. Już mówi. Nie krzyczę, ale dobrze, ja nie krzyczę, to proszę dokończyć, zaraz przekażemy głos panu Markowi. Czy ja mogę skończyć? Bardzo proszę, tylko proszę zmierzać do pani. No i chyba jest sprawa najważniejsza. Represjonowanie własnej pamięci historycznej i w związku z tym nasza odpowiedzialność jest, żeby tą sprawę podjąć do parlamentu. Niemcy skazali Polskę na totalną zagładę. Zagładę ludności, zagładę mienia, zagładę państwa. Pani Basiu, żeby było sprawiedliwie, musi pan dostać minutę. Pani Basiu, to co ja mówię. Wszyscy rozumiemy, co pani mówi. Dostała pani głos, ale muszą zdążyć wszyscy, bo później będą pretensje, że ktoś nie zabrał głosu. Ale ja miałem wrażenie, że pani już skończyła. Nie skończyła, bo się pani mi przerywa już po raz kolejny. Pani Barbaro, bo do nas są później pretensje, że nie zdążą inni uczestnicy. Bardzo proszę, pani Barbaro. Mówić już. Ktoś... Jest to trochę niekulturalne z pani strony. Ale niekulturalne z pana, bo pan wchodzi w głos. Pani Barbaro, korzystając z uprzejmości pana... Dostanie pan głos. Nie przerywam. Ja się to spokojnie do niczego się nie biorę. Pani Barbaro, to było niegrzeczne. Bardzo niegrzeczne. Dobry wieczór, Mikołaj Rajder. Przepraszam bardzo, że ja tak troszeczkę stanowczo. Ponieważ wszyscy tutaj jak do tej pory mówili jednym głosem, więc chciałbym troszeczkę tak do tej beczki miodu łyżkiem dziegciu dodać. Od razu chciałbym z góry powiedzieć, że jest mi bardzo głupio, że prezentuję takie same stanowisko jak opozycja, bo bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby tych łobuzów przepędzić od władzy. No ale niestety nakazuje mi to przyzwoitość. Domaganie się przez Polski reparacji wojennych od Niemiec, czy w ogóle od kogokolwiek, w sytuacji, kiedy Polska od 16 lat bierze udział w nielegalnych wojnach napastniczych powiązanych z ludobójstwem i ze zbrodniami wojennymi na masową skalę, jest
jest nie tylko nie na miejscu, ale można to nawet określić jako bezczelność, a już na pewno jest to wzorcowy, oprócz Sienkiewiczowskiego, przykład mentalności Kalego. Oprócz tego jest jeszcze drugi aspekt. Ale przepraszam, pan uważa, że Polska nie powinna się domagać reparacji wojennych? Dopóki bierzemy udział w nielegalnych wojnach napastniczych powiązanych z morderstwami, z ludobójstwem i ze zniszczeniami krajów na masową skalę, to jeszcze nie wszystko. Panie Marku, widzę, że pan słucha i się boi. Ja w ogóle słucham tego, co pan w ogóle mówi. Pan jest Polakiem, to jeszcze myśli pan po polsku? Pan doskoczy się dopiero wie pan, co to jest polska racja stanu? Tak, 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 tak. Ale pan już mówił, a ja jeszcze nie. A pan już mówił, powiedział coś, po prostu... Ale ja jeszcze nie skończyłem. Ja jeszcze nie skończyłem, bo jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Ten drugi aspekt to jest aspekt ekonomiczny. Pan ma jakieś tam liczby, ja panu powiem lepsze liczby. Nasz wolumen eksportu wśród całego do Niemiec to jest 27%. Proszę pana, to jest ponad 50 milionów euro. Proszę pana, jak ktoś od kogoś kupuje 27% towaru, to moim zdaniem jest dobry klient. A dobrego klienta troszeczkę trzeba bardziej szanować. Troszeczkę. Więc dlatego ja się zastanawiam, czy ktoś w tym rządzie bierze pod uwagę to, że jak Niemcy rozpętają kampanię bojkotu polskich produktów, to czy my będziemy mieli na 500+, albo czy w ogóle będziemy mieli. Panie Marku, dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę, panie Marku, teraz jest głos Barbaro. Proszę bardzo. Marek, panie Marku, nie, pan chciał dokończyć. Nie, pani Barbaro, bardzo przepraszam, w tym programie, pani Barbaro, skandalem jest to, co pani nie, w tej chwili nie, robi. Nie, teraz już nie, proszę usiąść, za chwileczkę wrócimy do tego. Pani Barbaro, wie pani, jaka jest zasada tego programu? Słuchamy prowadzących, więc w tej chwili odbieramy pani głos. W dodatku obraziła nas pani, powinna być pani kulturalna, tak? Powiedziała pani wcześniej, że my nie rozumiemy tego, co pani mówi. No to dlatego odbieram pani głos, żeby inni mieli możliwość wypowiedzenia się. Dobrze? Dziękuję bardzo. Panie Marku. Ja słucham tego, co pan powiedział i o zgrozo, bo to jest niereprezentowanie polskiej racji stanu. Polacy mają prawo domagać się reparacji i zwrotu pieniędzy za II wojnę światową. Lech Kaczyński wystawił równy rachunek. 45 miliardów za samą zniszczoną Warszawę. Pani zajmuje się dziełami sztuki i obrazami. A zwrot, a ukradzione, bo trzeba powiedzieć wprost o Niemcach, ukradzione dzieła sztuki, ukradzione rzeźby, które do dziś stoją w niektórych polskich domach. A zwroty w niemieckich domach. Zdenerwowałem się. Oni jeszcze sobie specjalnie ustanowili prawo, dalej, poczekaj, że zagrabione Wojtek, dzieło sztuki po 20 latach przechodzi na własność prywatną. Wojtek, dokończę. A wypłacenie odszkodowań ofiarom eksperymentów paramedycznych dokonanych przez doktora śmierci, przez doktora Mengele. Znam takiego jednego chłopaka, Adama Kowalewskiego. Jego ojciec siedział w trzech obozach koncentracyjnych. Panie Marku, dodajmy dzisiaj tutaj, chłopak jest właśnie niepełnosprawny. Panie Marku, dodajmy, że Mengele, ponieważ Niemcy doskonale wiedzieli, gdzie on się nikt nie zwrócił. I nikt nie zwróci na przykład pieniędzy mojemu ojcu. Ktoś mi zarzucał po tym programie, jak to jest możliwe, że jestem synem powstańca warszawskiego. Ja powiem wprost, mój tata miał 60 lat, jak ja się urodziłem. Nikt nie zwróci pieniędzy mojemu ojcu za to, że Niemcy wyprowadzili na tydzień przed powstaniem warszawskim brata mojego taty i go rozstrzelali. Pozostał pamiętnik. Nikt tych pieniędzy nie zwrócił. I rząd z Donaldem Tuskiem, który tutaj nigdy nie prowadził, polskiej racji stanu, tak? No, to Marku, zadaliśmy w tym momencie głos i ja zapytam tylko teraz tak. Panie Piotrze, czy strategia domagania się od Niemiec reparacji wojennej to jest politycznie dobra strategia? To jest element zepsucia się stosunków polsko-niemieckich. I to jest stosunek, i to jest element tego, do czego dopuściła opinia publiczna Niemiec. To znaczy takie filmy jak Matki, Ojcowie, Wasze Matki, Wasze Ojcowie, sprawa CDF-u, wywołała bardzo znaczącą zmianę nastrojów. I teraz mamy do czynienia jeszcze z jednym zjawiskiem. Otóż tak jak w Niemczech w latach 60. doszło do głosu młoda generacja, która odkryła, że pokolenie ich rodziców robiło straszne rzeczy, tak teraz w Polsce pojawiło się nowe pokolenie młodych ludzi, którzy interesując się powstaniem warszawskim, odkrywając takie straszne wydarzenia jak Warszawska Wola, zadało sobie pytanie, w jakim stopniu zostało to zrównoważone. To pokolenie tych pionierów
pojednania uważało, że sam fakt pojednania jest tak ważny, że nie wypada mówić o pieniądzach. No dobrze, tylko że za każdym razem strona niemiecka korzystała z tego, że były sprawy ważniejsze. Gdy nawiązywała Polska Ludowa stosunki z EFN-em, to tak bardzo chcieliśmy uznania granicy na Odrzeninusie, że machnęliśmy ręką na odszkodowania. Gdy w 1991 roku zawierano traktat polsko-niemiecki, tak bardzo Polska chciała wejść do Unii Europejskiej, że uznała, że też machnijmy ręką. Mijały lata. I to przekonanie, które wówczas było tego pokolenia pieniów pojednania, że w niemieckiej opinii publicznej zbrodnie na Polakach są czymś wyjątkowym, zaczęło docierać przekonanie, dokładnie, że owszem są to uważane, bo przecież są ludzie w Niemczech, którzy o tych zbrodniach, ale nie są czymś wyjątkowym. W 2012 Władysław Bartoszewski zaproponował, tak, żeby w Niemczech powstał pomnik ku czci ofiar polskich, które zginęły z rąk niemieckich. I wtedy strona niemiecka tego zupełnie nie podjęła. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której to nowe pokolenie odkrywa niemieckie zbrodnie i odkrywa to, że te odszkodowania nigdy nie... A w Studiu Polska rozmawiamy o reparacjach wojennych, rozmawiamy o relacjach polsko-niemieckich, rozmawiamy o tym, czy nasze rachunki z czasów II wojny światowej są już pozamykane. No ewidentnie są otwarte, biorąc pod uwagę także temperaturę w studiu, widać, że temat jest bardzo gorący. Wracamy do studia. Pan profesor... Ja też prosiłem o tragedię w dniu wczorajszym, prawda? Uczcimy minutą ciszy przynajmniej te dzieci, które zginęły, bo walczymy o dzieci. Dzieci są dla nas w dzisiejszym, tak. Więc minutą myślę, że uczcimy pamięć tych osób. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Pan profesor Miszek zgłaszał się przed przerwą do pracy. Ja tylko chciałem jedno zdanie powiedzieć. Chciałbym nawiązać do tego, co pan redaktor Semka powiedział. Oczywiście nasza sytuacja wtedy w Europie była dosyć skomplikowana, chyba zabezpieczenie naszej granicy było najważniejszym zadaniem wtedy. I trzeba było patrzeć, jakie mieliśmy szanse, żeby to uzyskać. Ale chciałem Państwu jeszcze coś innego powiedzieć. To, czy my dostaniemy reparacje, czy nie dostaniemy tych reparacji, czy w ogóle możemy dyskutować z Niemcami, zależy tylko i wyłącznie od nas. To my jesteśmy nosicielami tej naszej pamięci. To my musimy wychodzić na zewnątrz, a nie oczekiwać od strony niemieckiej, czy ona to zobaczy, czy akceptuje, czy nie. I to jest dla nas najważniejsze, proszę Państwa, jeżeli my tego sami nie zrobimy. Mówię o narracji polskiej, narracji historycznej, której nawet ten rząd nie ma, tak jak powinien... Tak jak zapowiadał, proszę Państwa. I to jest bardzo ważna sprawa, to znaczy reparacje są o tyle ważne dla mnie, dlatego czy Niemcy zapłacą, czy nie zapłacą, proszę Państwa, tylko dlatego, że to jest część naszej narracji historycznej. Jeżeli będziemy to przypominać, to przypomnimy też inne rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. Musimy to zrobić sami. Pan poseł Arkadiusz Mularczyk odpowiada częściowo za tą narrację historyczną, nie tyle rządu może, co PiS-u. Proszę powiedzieć panu profesorowi. Myślę tak, że problemem jakby Polski jest to, że przez niemal 70 lat od zakończenia wojny tak naprawdę nie było nigdy poważnej dyskusji na temat reparacji. To prawda? Niemcy mają problem. Niemcy mają problem. Pan pozwoli, że skończę. Proszę bardzo. Komuś zależało po 89 roku, bo wcześniej nie było wolno o tym mówić, takie były czasy. A później komuś zależało, albo też te elity, które, które rządziły. Żeby o to nie powalczyć. Ja tak to określam, że to były najczęściej elity z teczką w IPN-ie, obecnym IPN-ie i ze stypendiami na Zachodzie. Trzeba mówić wprost. Czyli to byli najczęściej ludzie, też ci, którzy rządzili w czasach SLD-owskich, którzy bardzo często byli tajnymi współpracownikami Służb Bezpieczeństwa. Później często byli na Zachodzie, mieli różne granty uczelniane, stypendia i tak dalej. I ci ludzie mówili, że sprawa reparacji jest sprawą zamkniętą. I nie było żadnej woli politycznej. Pytanie, czy tylko i wyłącznie nie było woli, czy też ci ludzie po prostu byli kupieni w pewien sposób, tak? Że przyszli... Bardzo poważny zarzut. No, wie pan, zginęło 6 milionów Polaków, prawda? Polska została zniszczona w 50% i ci ludzie mówią, że Polsce się nie należą reparacje. Więc to jest poważny zarzut, dlaczego przez tyle lat nie było takiej determinacji ani woli. I chcę podkreślić, że to właśnie dzięki panu prezesowi Kaczyńskiemu jest ta dyskusja.
ta dyskusja i to jest bardzo ważne, bo dzisiaj ludzie w Polsce dowiadują się o tym, jak rzekomo się zrzekliśmy tych reparacji. W cudzysłowie zrzekliśmy, bo to oczywiście rzeczenie jest kompletnie nieważne z mocy prawa i polskiego, i międzynarodowego. I mam nadzieję, że to wykaże niebawem ekspertyza, którą przygotowują eksperci Sejmowi i da to pewną podstawę prawną do wystąpienia oczywiście wcześniej po podliczeniu tych wszystkich strat i szkód, jakie poniosło państwo polskie do strony niemieckiej. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, bo jeśli Niemcy zawarły 11 umów reparacyjnych z 11 krajami, z Izraelem, z Jugosławią, z innymi krajami, to przepraszam, dlaczego z Polską tej umowy nie zawarły? A jeszcze jedną rzecz. Miliony ludzi podczas wojny pracowało niewolniczo w Niemczech. To byli i żołnierze, i... To były miliony osób i niemieckie ustawodawstwo było dyskryminacyjne wobec Polaków, bo oni nie dostawali odszkodowania w sądach niemieckich, bo sąd niemiecki bardzo często twierdziły tak, albo że te roszczenia są przedawnione, albo że nie ma traktatu pokojowego między Polską i Niemcami. I często ci ludzie tych odszkodowań nie mogli otrzymywać. Panie pośle, ja bardzo krótko, bo pan, momencik, pan poseł czekał też już długo na głos. Bardzo proszę. Szanowni państwo, bardzo ważne jest to, że tej naszej dyskusji przysłuchuje się strona niemiecka. Ona teraz bardzo wyraźnie obserwuje to, co mówimy w Polsce na temat reparacji. Ja mam taki apel do osób, które wątpią w to publicznie, mówią, że nie damy rady jako Polacy. Lepiej, żeby takie osoby po prostu, mówiąc brzydko, się wyciszyły, bo jeżeli wątpią to, że nie damy rady, to bardzo proszę o to, żeby nie zabierały głosu w tej dyskusji, bo po prostu obniżają nasze pole pozycyjne do rozmów. Oddajmy pole tym, którzy wierzą i mają ambicje ku temu, że odzyskamy te pieniądze, a jest na to szansa. Czy mogę prosić, bo chciałem tu coś a propos tego, co mówił pan poseł Mularczyk. Bo między innymi to jest związane z tym plakatem. Mam zarzut do całej klasy politycznej, o to, że ten temat do dzisiaj nie był na wokandzie. Że sprawami reparacji, sprawami obrony dobrego imienia zajmowały się dotąd wyłącznie lub prawie wyłącznie prywatne osoby, między innymi Reduta Dobrego Imienia czy ruch higieny. Akcja Dewkamp zjeżdżący billboardem, tak prywatna inicjatywa. Tu to obecny jest, to Wojciech jest właśnie Korkuć jest bardzo państwu od lat zaangażowany. Że właśnie, że państwo niemieckie za pośrednictwem CDF-u nagrywa film i oni po prostu nie mają tego problemu, my, prywatni ludzie, musimy walczyć zamiast państwa polskiego. To w końcu najwyższy czas, żeby państwo polskie przejęło pałeczkę, że zajęły się sprawą obrony dobrego imienia i restytucji mienia, a jeśli chodzi, jeśli mowa jest o pieniądze, usłyszeliśmy to już. Trzeba jedną rzecz powiedzieć. Ale właśnie, wyceniono, my mamy wyceniono na jednego człowieka osobę, na milion która dolarów. O takie więc trzeba to odszkodowanie walczyła. Damy na 6 głos. Bilionów złotych plus zniszczenia. Mamy łączenie w tej chwili z Poznaniem. Jest z nami pani Elżbieta Rybarska i jeszcze jeden gość, jak widzę, cieszymy się, witamy. Reprezentują panie Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Na czym polega pań działanie i co już się udało, a co się nie udało? Dobry wieczór państwu. Dziękujemy za głos. Witamy z Poznania, z Wielkopolski. Koleżanka specjalnie z Katowic dziś przyjechała do Poznania na obchody rocznicowe uczczenia pamięci ofiar Fortu VII w Poznaniu, pierwszego obozu koncentracyjnego na terenach Polski, niemieckiego obozu koncentracyjnego, który powstał już 10 października 1939 roku. Ja reprezentuję między innymi właśnie rodzinę, która straciła przez ten obóz przechodząc 3 osoby z mojej rodziny. Muszę państwu powiedzieć jedną rzecz, że my jako Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, ogólnopolskie stowarzyszenie, wypraszamy sobie jakikolwiek głos w temacie roszczeń wojennych, reparacji wojennych, jeżeli ktoś w to nie wierzy lub ktoś podważa, że takie odszkodowania nam Polakom, nam rodzinom okaleczonym przez Niemców i przez Austriaków, na której ziemi było ponad 49 podobozów zespołu Mauthausen-Gusen, to prosimy, aby zamilkli. Proszę państwa, to, co ostatnio powiedział pan senator Rulewski,
uwłacza naszej godności, a przede wszystkim godności wszystkich rodzin okaleczonych przez Niemców i przez Austriaków. A jeżeli ktoś wątpi, przedstawiam dokument, który był dokumentem wypełnianym przez polskie rodziny w 1945 roku do roku 1948. To jest kwestionariusz rejestracji szkód wojennych. Proszę Państwa, ten dokument moja babcia, nie wiedząc jeszcze, że jej mąż, a mój dziadek, nigdy więcej nie wróci z obozu koncentracyjnego, poszła i wypełniła, mając nadzieję, że dostanie jej rodzina odszkodowanie za to wszystko, co uczynili jej mordercy niemieccy. Jeszcze raz powtarzam, to jest kwestionariusz rejestracji szkód wojennych. Co się dalej stało z takim kwestionariuszem? Czy pani babcia cokolwiek dostała? Ktokolwiek z nią się kontaktował w tej sprawie? Nigdy nic do dzisiejszego dnia ani Niemcy, ani Austriacy grosza nie dostała, ani moja rodzina, ani żadna inna. A tych kwestionariuszy do dziś tylko rodziny polskie o tym nie wiedzą. W archiwach wojewódzkich, miast wojewódzkich są tysiące. Tylko w Poznaniu jest około 40 tysięcy nieodebranych kwestionariuszy strat wojennych. Na pierwszej stronie są straty osobowe, na następnej moralne, jeszcze na następnej stronie są straty materialne. Poruszyła pani bardzo, przepraszam, wypełniane. Poruszyła pani bardzo ciekawą kwestię na samym początku, bo mówi pani cały czas, pani oprócz Niemców dodaje Austriaków, a w tej narracji historycznej, jaka wypracowała się po wojnie, zdajemy się nie pamiętać kompletnie o udziale Austriaków i o roli Austriaków w czasie II wojny światowej. I teraz pytanie, czy jak już nauczyliśmy się formy i mówimy niemieccy naziści, czy nie byłoby poprawnie austriaccy i niemieccy naziści? Kolejność dowolna. Tak, to była niemiecko-austriacka barbaria, która okaleczyła polskie rodziny, nie tylko polskie, bo oczywiście każdej innej narodowości cierpieli i umierali w tych obozach. Przypominam, na ziemi austriackiej zespół Mauthausen-Gusen to ponad 50, około 50 podobozów Mauthausen. I w każdym z nich największą ilością ofiar byli Polacy. Więc proszę Państwa, Austria również jest nam winna odszkodowania. Tak samo jak i państwo niemieckie. A Austria dzisiaj przedstawia się jako ofiara wojny. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Bardzo ważny. Niech pani z nami zostaną. Ty też się przedstawia jako ofiary wojny. Przecież razem świętują zwycięstwo nad faszyzmem 8 maja. No, to jest dobra sztuka. Austria jest pierwsza ofiara Hitlera. Wszyscy po prostu są winni, prawda? Ale czasem, drodzy państwo, bywa tak. To są pojedyncze wypadki. I chcemy państwu... Wojtek. Chcemy Państwu pokazać prawdopodobnie pierwszy taki wypadek na świecie, kiedy syn austriackiego SS-mana, jego ojciec był gubernatorem dystryktu krakowskiego, nazywał się Otto von Wächter. Jego syn oddał 3 dzieła sztuki Polsce z własnej woli i powiedział tak. Ja tylko dodam, że oddał, ponieważ wcześniej pracowała nad nim właśnie Magda Ogórek. Myślę, że jej powinniśmy być za to wdzięczni, że coś takiego się udało. A teraz zobaczmy, co Otto Horst von Wächter powiedział, oddając te. Chcę, by za moim przykładem poszli inni Niemcy i Austriacy, którzy trzymają w domach pochodzące z Polski dzieła. One nie należą do nich. Syn Ottona von Wächtera potwierdził to, że ma wiedzę o tym, że w innych domach niemieckich i austriackich są dzieła sztuki z Polski. Na ten moment historycy szacują, że to jest ponad 500 000 dzieł wywiezionych podczas okupacji z Polski. Ja tylko Państwu dodam do tego, że ten apel poszedł w świat. Praktycznie wszystkie międzynarodowe media powtórzyły ten apel Horsta Wächtera. Miejmy nadzieję, że w przyszłości jeszcze coś do nas wróci. To w takim razie ja poproszę jeszcze o podsumowanie pana profesora. Czy dzisiaj możemy mówić o tym, że rachunki polsko-niemieckie są zamknięte, czy tak naprawdę one są otwarte i musimy o tym również otwarcie rozmawiać? Dopiero mogą być otwarte. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, te rachunki są oczywiście otwarte tak długo, jak mamy takie sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale jeszcze raz powtarzam. One są dlatego otwarte i tak powinny być otwarte tak długo, jak te sprawy między państwami, które należą do tego samego, do samej organizacji pod tytułem Unia Europejska i NATO, mają ten sam problem bezpieczeństwa. Czyli dyskutujemy dzisiaj na podstawie partnerstwa polsko-niemieckiego. Dlaczego nie można tych problemów dzisiaj normalnie rozwiązać? Ale jest jeszcze jeden aspekt, proszę Państwa. Czy do tego rozwiązania tego problemu nie potrzebują Niemców? Co się stanie, gdy na przykład po rozmowach polsko-niemieckich Niemcy powiedzą, zapłacimy wam? Co się stanie oczywiście, wtedy? Że to powiedzą. Tak, ale posłuchajmy, nie, no, jest to hipotetyczne. Co się stanie wtedy z tymi Niemcami? Pani mówi o tym człowieku, który oddaje te takie dzieła. On takich wielkich dzieł nie poddawał. Pani wie, że tam różne, zresztą to, co pani tam pisała w różnych pismach, ja to doskonale, dokładnie czytałem, to nic nie było wielkiego. Tylko dlaczego on akurat teraz wpadł na ten pomysł, żeby to oddawać? A trzy lata moich rozmów. Co się stało, że no może dlatego, że wcześniej nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. Więc mówię, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nam takie dzieła oddawać. Proszę Państwa, ja i zmuszać musimy te państwa, jak Austria i Niemcy, żeby to one we własnym i polsko-niemieckim, polsko-austriackim panie interesie... Panie profesorze, to jeszcze dajmy kropkę na D i postawić panu posłowi Mureczykowi, który... Jedno zdanie. Od nas, proszę Państwa, od nas naprawdę... dostać reparacje za drugą wojnę światową. Od nas naprawdę zależy. Bardzo, jeszcze tylko jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Od nas naprawdę zależy, jak, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Tak, zdecydowanie. Sprawa reparacji jest sprawą otwartą. Ona, to było wielkie oszustwo, że była zamkniętą. Dobrze, że jest ta dyskusja. Nie będzie partnerstwa, nie będzie pojednania z Niemcami, jeśli ta sprawa nie będzie ostatecznie uregulowana czy wyrównana. Jeżeli Niemcy zapłacą Polsce reparacje, możemy mówić o uczciwym pojednaniu czy uczciwej przyjaźni. Nie może być wybaczenia w sytuacji, gdy jedna strona zabrała majątek, zabiła ludzi, z tych wszystkich środków, które z Polski wiozła, bogaciła się, przecież te dzieła sztuki nadal są w prywatnych domach, złoto, tam są no, różne rzeczy w muzeach, więc pojednanie tak, wybaczenie tak, ale dopiero w momencie, jeżeli te straty będą Polsce wyrównane. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. My w tym momencie musimy już zakończyć program, natomiast widzimy, że ten temat jest otwarty, budzi gorące emocje. Będziemy do niego na pewno wracać. A przy okazji młodzi Niemcy dowiadują się o tym, co tak naprawdę stało się na terenach okupowanej Polski. Wszystkiego. W takim razie dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy za tydzień. Będziemy wracać do tego tematu. Dziękujemy bardzo. No.